Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku pomieszamy trochę jajem, więc będziemy robić Egg Event. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Jeżeli to Wam się podoba, to zachęcam gorąco do subskrybowania, a także do wspierania kanału poprzez oglądanie oczywiście lajki. To wszystko zwiększa naszą społeczność, nasze zasięgi. No, i fajnie, bo jest nas też coraz więcej tutaj Polaków grających i mających taki ze sobą myślę stały kontakt. Przejdźmy teraz do tego, co chciałem wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Czyli w naszym królestwie pojawiło się w końcu upragnione przeze mnie Egg Event, i to chodzi mi właśnie. Są tutaj różne rzeczy do wybioru, tak. I tak widzimy, że czasem mamy tu teraz bronię, no i mamy. Tutaj różne te, nie wiem, artefakty, amulety, jak zwał, tak zwał. Mi bardzo zależało na tym, żeby zrobić sobie bębenek, bo bębenka jeszcze nie mam. Także mam nadzieję, że, że mi się uda. No i teraz, czy mi się uda, to właśnie będziemy razem oglądać i zobaczymy. Co się, co się uda, a co się nie uda. Jak widzicie w ekwipunku, mam już 5 takich części szkicu. Mam jeden też otwarty, czyli mam 6, a zamierzam iść, że tak powiem, na całość. Więc tutaj, kiedy się idzie na całość, to jest bardzo fajne, że macie gwarantowane nagrody. I tak mam tutaj 5 części szkicu, tutaj mam 6, czyli 11. No i tutaj będę miał 9, czyli 20, czyli. Tych gwarantowanych będę miał 26, a do tego w każdym losowaniu mogę tutaj dostać od 1 do 10 części szkicu. Tak, zobaczymy, jakie będę miał szczęście. Chociaż, oczywiście, znając moje szczęście, to ja nawet nie będę miał tego szkicu nawet po 100 otwarciach. Chociaż dzisiaj mogę zrobić tylko 90 tych prób. No, zobaczymy. Wątpię, że mi się uda, tak, że będę mógł od razu zrobić crafting, ale jeśli by się udało, to czemu nie? Dobra. Jajo ogólnie jest bardzo fajne, bo daje nam fajne przyspieszenia. Daje nam też materiały, daje nam bardzo fajną ilość surowców. I jedyne, co mi jest niepotrzebne, to są te szkice epickie, tak? A Chociaż one też może jeszcze się kiedyś mi przydadzą, także nigdy nie wiadomo. No to co? Zaczynamy począsać tym jajem. Raz i dwa. Najpierw ten, który mamy za darmo. Surowce za darmo są w porządku. Jeszcze raz sobie otworzymy ten, który jest za pół ceny, bo to też zawsze wyjdzie mnie tani. O, trzy części ekwipunku nie ma problemu. Przyda się. Będę pewnie robił różne rzeczy. No a teraz będę już otwierał po pięć. Aż do wszystkich moich prób. No, chyba że miałbym takie szczęście, żebym już. Zebrał szkice. No jak widzicie, tutaj nie mam nic, i teraz tak. Niektórzy się obrażają na te 8-godzinne przyspieszenia do budowy. Ja się nie obrażam, bo wiem, że je później wymienię na trening przed kolejnym KvK. Także ja je traktuję tak, jakbym dostawał przyspieszenia do treningu, on co mnie absolutnie tutaj nie, nie sprawia mi problemów. Przyspieszenia fajnie, spoko. Tutaj też dostałem materiały, to też fajna sprawa, ale martwi mnie to, że właśnie bardzo mało szkicy ostatnio. Powiem Wam, że kiedyś jak było jajo, to wydaje mi się, że chyba te możliwości były większe, bo naprawdę można było ten szkic. W 100% zdobyć yy, i to nawet nie otwierając tego jaja tak często. Teraz yy, ja ostatnio, jak też chciałem coś bardzo zrobić, miałem też okropnego pecha i, i mimo otwierania dużej ilości nie mogłem zdobyć. No dobra, mam jeden, to też nie jest nic nadzwyczajnego, no ale jedziemy dalej. Ja tutaj mam przygotowane klejnoty, że będę to robił dużo. O, tutaj dostałem dwa. Także nieźle. Przyspieszenia, surowce. Naprawdę lubię jajo, bo, bo tutaj praktycznie no niemalże wszystko, co dostajemy, to jest fajne. W przeciwieństwie do na przykład koła Fortuny, gdzie można dostać jakieś złote gwiazdy, które mnie w ogóle nie interesują. O! Kolejna część, super. Będę to musiał w pewnym momencie zacząć liczyć, pewnie. E, tutaj też gwarantowane nagrody, tak? E, tutaj mamy części takie, za których mógłbym sobie zrobić, nie wiem, silent trial. Mnie to za bardzo nie interesuje, no ale niech będzie. E, nie jest to może też tak kompletnie bezużyteczne, także na coś będę mógł to użyć. Ok, tutaj dostałem dużo surowców. Surowce mi się przydają teraz do wojny. Zobaczymy co dalej. No i zobaczcie tutaj nic specjalnego. Przyspieszenia. Ach, nie mam szczęścia do tych szkiców. Jakby tak 10 wpadło to by było. Ale ja na razie tylko jakieś takie pojedyncze historie. Chyba 3 dostałem jak na ten moment. Także to też nie jest nic nadzwyczajnego. Teraz chyba czwarta. Nie wiem czy tylko po jeden teraz się pojawiają. Co to się porobiło. Ok, kolejne gwarantowane. Tutaj mam 6. No to kręcimy dalej, bo jeszcze na pewno nie mam wystarczającej ilości, więc nie muszę sprawdzać. Ok, tutaj znowu nic nie dostałem. Znaczy, fajne rzeczy, ale nie o to, nie to, o co mi chodzi. Ok, znowu tutaj nic to, co chciałem. Kręcimy dalej. Znaczy, kręcimy. To ja Nie, nie kręci się. O! Tutaj dostałem 5, no to to już jest takie spoko. Dobra, policzymy sobie ile mamy, żebym znowu nie, nie przesadził. Dobra, mam 16 do otwarcia i mam tutaj 11, czyli już jestem bardzo blisko. Mam 27, potrzebuję jeszcze 3. Ech, ok, gwarantowane nie będę mógł zrobić, bo do 100 mi zabraknie, nie będę mógł otworzyć 3. Więc ech, mam jeszcze 30 losów, i muszę mieć 3, żeby zrobić dzisiaj crafting. No, i teraz możecie pisać w komentarzu, czy będą te 3, czy nie będzie. Jak znacie moje szczęście, ech, to się zaraz okaże. Na razie nie ma. Ech, ok, jedziemy dalej. Jeszcze nam zostały 4 takie duże próby. Ok, tutaj też nic nie dostałem. Tutaj mam gwarantowane. Nagrody, ale niestety nie to, co bym chciał. Dobra, poszło. Kręcimy dalej. Ok, już mówię, kręcimy, bo <laughs> tak mi się wziął. Jest super! Zobaczcie, mam 6. No to super. W takim razie mogę już to zakończyć, i w takim razie zrobimy sobie od razu crafting. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Zobaczcie, jeszcze tylko sobie policzę, ile potrzebuję. 13, nawet jeszcze mi zostanie na coś innego i teraz najgorszy moment, żeby się tu nie pomylić, żeby tu nie zrobić jakiejś głupoty i wiecie, nie, nie zrobić jakiejś rzeczy, której tak naprawdę nie chcę. Dagger jest też w spoko, fajnie, że tu jest dostępny, ale nie chcę teraz dagera, teraz będę chciał właśnie ten pębenek, 13 szkiców, tak jest, proszę bardzo. O, robimy, mam 13. Ech, I teraz będę mógł sobie zrobić szkic już pełny. A, chwileczkę to nie tutaj, tak jestem do tego nieprzyzwyczajony. O, już mi się tutaj świeci. Okej. Okay. Dobra, połączymy. I oprócz tego, jak połączę, to tutaj mam tego pogromcę. To jest naprawdę fajna sprawa, bo mamy cztery te legendarne materiały. Za 24 zł, to uważam, że to jest jedna z lepszych, że tak powiem, opcji tutaj do wykupienia. W ogóle te takie, że tak powiem, wyskakujące są bardzo fajne zazwyczaj. E, także e, prawdopodobnie e, w to zainwestuję, ale mam jeszcze za e, godzinę, więc nie będę tego teraz robił. No, a mówiłem, że zrobimy od razu crafting. Także e, ja mam materiałów dużo, więc możemy sobie to od razu zrobić. Zresztą jest tutaj opcja. Opisana, szybkie przekucie, tylko mi będzie tego złota żal, bo to 50 milionów złota będę musiał na to wydać. No ale trudno, przynajmniej się to do walki. Już będę to testował na KVK. Dlaczego to robię? Mamy tutaj 10% szans na zapewnienie 50 punktów szału oddziałom tego dowódcy. Oraz dwóch yy, dwóm w pobliżu. Także to jest bardzo fajne, że jeszcze dodatkowy szał i jeszcze yy, wspomagamy nasze kolejne marsze. I szczerze nie wiem, jeszcze się zastanowię, jak ten bębenek będzie działał. Ale zastanowić się na tym, czy by w ogóle takich bębenków sobie nie zrobić więcej, bo wtedy tego szału generowałbym bardzo dużo i też bardzo szybko rzucałbym te umiejętności, także to by mi się bardzo przydało. No ale dwóch raczej nie dam rady, na razie sobie sprawdzę tego jednego. No i teraz znowu, jaka jest szansa, że dostanę talent? Niestety bardzo niska. Ech, ale cóż tam, zawsze trzeba, zawsze trzeba próbować, zawsze trzeba mieć nadzieję, że, e, że się uda, tak? Także ech, mi się praktycznie nigdy nie udaje od razu zrobić coś z talentem. E, I wydaje mi się, że tym razem też nie będzie, także nie mam jakiejś tutaj spiny. Ech, ok, robimy szybkie kucie. Raz, dwa, trzy. Tak jest, wszystko e, akceptuję. No, i robimy. No, i oczywiście nie mam talentu, ale to nic nadzwyczajnego. Ech, udoskonalimy sobie też to od razu. Ech, czekajcie, gdzie to mam. Ech, to mnie też będzie kosztowało. A nie, przepraszam, kultowy. Ech, zrobimy sobie od razu kultowy, bo mam, widzicie, trzy te kryształy dostępne. To też mnie niestety będzie kosztowało dużo złota. Ech, ale to się na pewno od, ech, opłaca, bo zobaczcie, tutaj dostaję trzy. Ech, Punkty z życia dodatkowe, tak, marszu, także to się na pewno bardzo opłaca. Jak już tego będę używał, to absolutnie to robię, Po to się najbardziej opłaca właśnie na tych akcesoriach zrobić. No, i teraz popatrzymy sobie do którego dowódcy będę to dorzucał. Nie będę tego dorzucał na pewno do Bodikim, bo ona często jest używana w rally i tak dalej. Więc nie chcę tutaj co chwilę zmieniać tych akcesorii. Jeśli chodzi o Gilgamesza, to właśnie tutaj się chyba najbardziej zastanowię nad nim kawaleria nie, bo moja kawaleria niestety szybko ginie, podobnie jak piechota, bo ludzie już wiedzą, że wiecie, że moi łucznicy są mocni, Gilgamesza tak nie atakują, a na pewno będzie mi zależało, żeby ten dębenek był na jakimś dowódcy, który po pierwsze nie generuje samodzielnie zbyt dużo tego szału, a po drugie nie ginie zbyt szybko. I Gilgamesz idealnie spełnia obie, ich, ob, spełnia obie te opcje, więc damy to Gilgameszowi, a po prostu komuś innemu zaraz tutaj sobie zaaplikuję monetę O, na razie ją dam Ramzesowi, bo i tak nie mam na tyle jednostek, żeby, żeby mieć tutaj jeszcze zwiększoną ilość. Czekajcie. Gdzie ta moneta się podziała? Czemu jej nie ma? Chwila. Aha, tutaj chyba jest, zobaczcie, zrobiłem na monetę, a ten, a pokazuje się jako książeczka dalej. Dlatego dobra, spróbujemy zrobić refresh. O, dobra, teraz już się pokazuje. Lucky coin. Oczywiście on tutaj nie potrzebuje. Jeszcze się zastanowię, bo w sumie, a nie, bo ja nie mam ekspertyzy na głanie. Gdybym miał. Ekspertyzę na guanie, to pewnie bym to dał guanowi, tak? Ale nie mam tej ekspertyzy, więc on nie będzie na tym zyskiwał. No i tak to wygląda, tak? Czasem się ma szczęście, czasem się ma pecha. Ja uważam, że tutaj w tych losowaniach całkiem nieźle mi poszło, bo zobaczcie, zrobiłem losowanie 77, tak? Oczywiście straciłem na tym jakieś. 40 tysięcy klejnotów, no ale byłem na to przygotowany. Czekałem na to wydarzenie już od dawna. Dla mnie te 40 tysięcy jest spoko, bo nie miałem prawie w ogóle tych szkiców do tego. A to jest naprawdę ich bęben jest całkiem fajny. Ich będzie wspierał mnie i moje marsze. No i co? I tak jak mówię, zobaczę, czy zrobię sobie tylko jeden, czy może zrobię ich kilka. Pewnie też zasięgnę rady innych graczy, jak to wygląda. Dobra, to na tyle, jeśli chodzi o losowanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, a ja co? A ja wracam do walki moimi marszami już z bębenkiem. Trzymajcie się. Cześć.